Dobrze, drodzy Państwo, zaczynajmy zatem. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych i przede wszystkim tu na miejscu w kawiarni Kmicic Zakopiańskiej, ale również wszystkich, którzy oglądają nas w Polsce, Europie i na pozostałych kontynentach za pośrednictwem sieci internet. No i na początek oczywiście chciałbym przywitać naszego gościa, Urszula Honek. Dobry. I powiedzieć, że jest to kolejne spotkanie z cyklu Czarne na Białym, organizowane przy współpracy burmistrza miasta Zakopanego, Muzeum Tatrzańskiego Ogranicza Czarne i Fundacji Zakopiańczycy w Poszukiwaniu Tożsamości i współfinansowane przez miasto Zakopane, za co uprzejmie dziękujemy, a gości nas jak zawsze. Gościnna niezwykle kawiarnia Kmicic, w której czujemy się dobrze i której pozostaniemy wierni do końca świata i o jeden dzień dłużej. A tymczasem przyjechała do nas Urszula Honek, autorka tejże książki, niewielkich rozmiarów, ale niech Was wszystkich te rozmiary niewielkie nie zwiodą. Urszula jest przede wszystkim znana jako, a w każdym razie zanim wyszła ta książka, była znana wyłącznie jako poetka, autorka trzech tomów wierszy. To jest pierwszy tom prozy. No i trzeba to wszystko powiedzieć, tutaj wszystko jest napisane, że co książka, to nagroda. Grand Prix konkursu poetyckiego imienia Rainera Marii Rilkego. Nagroda Miasta Literatury UNESCO, miasta Krakowa. Nagroda Młodych imienia Adama Włodka, przyznawana przez Fundację Wisławy Szymborskiej. Nominacja do Nagrody Stanisława Barańczaka, poznańskiej nagrody. No i najnowsza wiadomość sprzed trzech dni. Znaczy Nagroda Barańczaka, no tak, nagroda, nominacja, a potem Nagroda Stanisława Barańczaka. I najnowsza wiadomość sprzed dwóch dni albo trzech dni, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezja. To się wszystko rozstrzygnie pod koniec wakacji, o ile pamiętam, chyba tak jakoś jest, że te werdykty zapadają wtedy. Więc śmiało można powiedzieć, co książka to nagroda i dobrze. No i porozmawiamy o tej książce przede wszystkim, ale też o rzeczach innych. I na początku chciałem Cię zapytać, skąd się wzięła proza, to znaczy, no, piszesz wiersze i wiadomo, że je piszesz. Czytając, można wyśledzić bardzo podobne tropy, wątki, myśli. Czy forma poetycka stała się nie dość pojemna? Czy czułaś potrzebę takiego epickiego oddechu i szerszej wypowiedzi, czy to jeszcze inaczej się działo? Bo przypuszczam, że to nie jest tak, że nagle porzuciłaś poezję i zaczęłaś pisać opowiadania. Co do formy, to też porozmawiamy o tym, co to tak naprawdę jest. Bo podejrzewam jednak, no z prozą jest tak, że to trwa, więc myślę, że to jakoś było równolegle, prawda? Chyba. Ten ostatni twój tom, Dziwowanie i ta książka? Mogłabyś coś o tym powiedzieć? Tak, oczywiście. Jeszcze raz dzień dobry. To było tak, że właściwie pierwsze opowiadanie z Białą Noc powstało już w 2016 roku, czyli właściwie kilka lat temu. Tylko wtedy nie miałam w sobie takiej trochę też odwagi, żeby to kontynuować. Uznałam, że wcale nie jest to wystarczająco dobre. Nie miałam też pomysłu, nie miałam języka, więc po prostu zawiesiłam to, napisałam jedno opowiadanie i przez wiele lat nie pisałam. Natomiast potem trochę równolegle rzeczywiście pisałam Zimowanie i Białe Noce. I to było tak, że Zimowanie bardzo skupione jest na ludziach. Tam też są postaci, które trochę też przenikają do prozy. Też
czułam, no książka poetycka ma swoją objętość, więc wiedziałam, że w pewnym momencie będę musiała uciąć pewne historie. Natomiast czułam taki niedosyt, w tym sensie, że miałam poczucie, że nie powiedziałam o tych postaciach wszystkiego, albo że one właściwie nie wypowiedziały jeszcze wszystkiego. Więc zaczęłam pisać prozę, nie mam równolegle. No tak mi poszło. Ta książka jest, no nie wiem jak mam to powiedzieć, no smutna jest. To nie, no na pewno to nie jest wesoła książka, prawda? To znaczy, tak jak sobie myślę o tym, o czym wiem, co się ukazało, bo trzeba wiedzieć Państwu, jeżeli Państwo tej książki nie czytali, a zazwyczaj na spotkaniach autorskich bywa tak, że większość publiczności nie czytała, co nie jest żadnym zarzutem, tylko stwierdzeniem faktu, to to jest książka o śmierci generalnie. No, wszystkie teksty w tej książce jakoś tego zagadnienia, tego fenomenu dotyczą i to jest książka, która sprawia w lekturze trudność. Nie dlatego, że jest źle napisana i po prostu się nie czyta, tylko dlatego, że trzeba czasem ją odłożyć, bo już trochę za dużo tego i może troszeczkę odpocząć albo odreagować. Nie odpocząć, bo źle napisane, tylko bo, no bo ciężkie właśnie. A jak było z pisaniem tego? Czy też miałaś tego typu trudność, opór materii, biorąc pod uwagę, jak mówię, dość ciężki kaliber zagadnień, wokół których się poruszamy? No tak, tylko z drugiej strony te zagadnienia też pojawiają się od początku w mojej poezji, więc właściwie każda książka jest jakby trochę też wariacją wobec tematu, o którym mówisz, na przykład śmierci. Chodzi ci o sam sposób pisania, czas i tak dalej, rozumiem. Ja tę książkę też pisałam trochę zrywami, bo wtedy miałam etatową pracę, więc w zasadzie pisałam ją przez weekendy. Ale zauważyłam, że to trochę nie działa, że ja bardzo potrzebuję jednak takiej dużej łączności z tekstem, też wyjazdów na przykład właśnie w Beski czy w swoje rodzinne strony, no bo też przecież jest tam sporo pejzażu. Więc potem wziąłam sobie taki długi urlop, bezpłatny. I wtedy właściwie ta książka tak mocno przyspieszyła, bo ona jest taką książką, która gdzieś tam przez kilka lat, jak o niej myślałam, myślałam o pewnych ludziach też, którzy czy o wariacjach na temat ich biografii. Więc trochę to jest też taka wychodzona książka, też tak fizycznie wychodzona. No więc powiedzmy troszkę o tej książce. Ona dzieje się geograficznie w twoich stronach rodzinnych. Najczęściej pojawiającą się miejscowością jest Binarowa, którą Państwo mogą znać, chociaż to jest bardzo nieduża wieś na Pogórzu, no ale jest tam przepiękny drewniany kościół na liście dziedzictwa światowego kultury UNESCO. Jeden z niewielu tutaj na południowej Polsce, obok kilku cerkwi i kościółka w Dębnie, więc choćby z racji tego kościoła miejscowość słynna. Pogórze. I wszyscy ci twoi bohaterowie tam mieszkają, stamtąd są. I teraz o formę bym zapytał, bo na pierwszy rzut oka to jest zbiór opowiadań, ale jak się już przeczyta go w całości, to widać, że ci bohaterowie krążą, to znaczy pojawiają się w innych opowiadaniach, czasem jako główne postaci, a tam postaci poboczne, czasem jako narratorzy tychże opowieści. Niektórzy przewijają się przez wiele z nich, albo przez prawie całą książkę. Niektórzy pojawiają się raz czy dwa. W związku z tym można powiedzieć, że to jest jakaś taka lekko postmodernistyczna powieść rozbita na rozdziały i że jest pewnego rodzaju ciągłość, nieciągłość, ale coś, co to łączy. Jak ty o tym myślisz sobie w kategoriach no, takiego porządku, no bo ludzie lubią porządek, prawda? Czy to raczej zbiór opowiadań, czy to właśnie jakaś taka mikropowieść, czy jeszcze inaczej byś to chciała zakwalifikować? Tak formalnie ja jako autorka nie chciałabym rozstrzygać formy.
Natomiast wiem, że na pewno zależało mi na polifoniczności tej książki, żeby z różnych też perspektyw oświetlić tych bohaterów, no bo czasami tak jest, że poznajemy kogoś przez pryzmat tego, co mówi inny bohater, prawda? Ta postać na przykład może już nie żyje, ale jakby ją wspomina. No to też właśnie, właściwie też mnie interesuje, na ile sposobów można by opowiedzieć czyjś los, czyjąś historię, jak właściwie też można by ją było różnie widzieć. To jest dla mnie ciekawe. No i to się tutaj znakomicie udało, bo znowu trzeba powiedzieć Państwu, którzy nie przeczytali, że tak, że mamy bardzo rozmaitych narratorów. Są narratorzy żyjący i narratorzy nieżyjący. Są narratorzy, którzy w innych powieściach są postaciami drugoplanowymi. Są narratorzy dorośli i dzieci. Są kobiety i mężczyźni. Jest niezwykłe splątanie światów. Tak bym powiedział, że no pierwsze takie splątanie, czy przenikanie się, lepiej chyba powiedzieć przenikanie się, to jest przenikanie światów żywi umarli. Ja troszeczkę tak antropologizuję świat, więc pokazuję te opozycje takie klarowne, prawda? To znaczy czasem nie do końca wiadomo, albo dopiero po pewnym czasie okazuje się, że mówi do nas umarły. A toczy ten swój monolog, bo czasem to są monologi pierwszoosobowe, ale nie zawsze, bo tutaj bawisz się, jeżeli pozwolić nauczyć tego słowa w dużym cudzysłowie, rozmaitymi formami narracji, prawda? Pierwszoosobową, trzecioosobową, narratora wszystko wiedzącego. Jak to się wypracowuje? No bo to jest bardzo, z punktu widzenia formalnego, niebywale, jeżeli się w to wczytać tak analitycznie, misterne. Użyłbym słowa misterne. To było po prostu tak, że ja od początku wiedziałam, że będę przeplatać te losy. No i oczywiście potem jest praca. Praca, która polega na tym, też praca z redaktorem, jeżeli coś przeoczyliśmy, żeby wszystko się dopełniało, w tym sensie, że na przykład dany bohater czy bohaterka, załóżmy, że wtedy nie mogła być w ciąży, ponieważ to jeszcze nie był ten moment. To takie drobne elementy, ale tak naprawdę czytelnik by wyłapywał, że to coś nie gra, nie? Więc z tych takich też drobnych rzeczy utkałam taki ciąg. Ciąg, który też zrywam. Bo właściwie, tak jak mówisz, ja trochę skaczę w tych czasach. Tak, nie ma chronologii zachowanej. Nie ma chronologii, no tak, ale dlatego, że to też są takie wariacje trochę. Wariacje na temat, właśnie tak jak wspomniałam o biografiach. Trochę chciałam, żeby właśnie to było w tym tonie utrzymane, że jeżeli ja na przykład, jeżeli nawet korzystam z jakiejś postaci, która była, ale już nie jestem w stanie na przykład dowiedzieć się, co się jej przydarzyło, albo jaki był jej los. Mam tylko strzępy, no i z tych strzępów ja po prostu muszę stworzyć jej świat, muszę ją stworzyć. Więc właściwie wydaje mi się, że to jest taka wariacja i też to się jakby przekłada też na opowieść w czasie. To jest bardzo, bardzo ciekawe i to się szalenie ciekawie czyta. Ja nawet zacząłem sobie w pewnym momencie robić takie wykresy, że tu jest tych trzech kolegów w pierwszym rozdziale, i gdzie oni znowu występują i w jakim charakterze. I zrobiła się cała taka sieć rozmaitych zależności. Ja też to spisywałam. Też miałam taki naprawdę duży zeszyt, w którym sobie zapisywałam, w którym momencie w innym opowiadaniu się pojawia ta postać i w jaki sposób, żeby rzeczywiście czegoś nie poplątać. Żeby się zgadzało. Żeby się wszystko zgadzało, tak. To jest super. To była praca. To jest super zrobione. Natomiast co do całego tej wymowy, napisałem sobie, co Wojtek Bonowicz, poeta i recenzent częsty, pisze o twoim tomie, tym, za który jesteś nominowana do Nagrody Gdynia, Zimowanie. Notabene, jeden z rozdziałów Białych Nocy to jest Zimowanie. Rozumiem, że to nie jest przypadek. Nie, absolutnie. Czyli nawiązanie jakieś do tomu wierszy, oczywiście. Pisze tak. Że w tych wierszach jest nieustanne odchodzenie, żegnanie, utrata.
nieobecność. Jeżeli dodamy do tego, że w tym tomie zostajemy przy tym powiązanych z sobą opowiadań, jest to wszystko plus nieustanna śmierć, często nagła, często tragiczna, czasem samobójcza, powiązana z nią albo poprzedzająca ją próba właśnie odchodzenia, a może nawet mocniej powiedzieć ucieczki, a czasem próba powrotu, ale jeżeli już, to jest to zazwyczaj powrót nieudany. No to poziom nasycenia swoistego rodzaju mrocznością tej prozy jest zupełnie niebywały. To znaczy, ja tutaj naprawdę nie znajduję, jeżeli to bardzo niewielkie są to takie iskierki nadziei. Więc zapytam, tak widzisz świat? Czy jest to czysta literacka kreacja świata wykreowanego na ten obraz i podobieństwo? Odpowiem trochę przez moich bohaterów, no, ale też nie będę ukrywać, że trochę tak widzę świat. Natomiast ja bym też, zobacz, bo jednak mówiłeś, że jest tam jakaś iskra. Ale zobacz, tam są jednak podejmowane próby wyjścia jakby poza ten taki zaklęty krąg śmierci i tak wszystko, co się przydarza niedobrego. Choćby to, że wiesz, ten bohater jednak odważa się i wsiada w tego pomarańczowego malucha, jedzie to 30 km dalej do pracy. To jednak jest jakaś próba. Trochę tak jest, że ja bardzo też często myślę też o ludziach, którzy jakby zostali też na przykład w mojej miejscowości, albo ludzie, których ja pamiętam z dzieciństwa. No i tak się po prostu złożyło, że dużo z tych osób odeszło, też, też ludzi w moim wieku tak naprawdę, więc jakby trochę tak jest, że na przykład moja mama do mnie dzwoni, ona zawsze mi opowiada, co się przytrafia ludziom u nas we wsi. No i właściwie kiedyś powiedziała mi o śmierci takiego mojego kolegi, z którym się bawiłam w dzieciństwie, Mirku. I przyznam, że to był taki punkt trochę zapalny, że też jeszcze intensywniej zaczęłam myśleć o tych ludziach, o ich historiach, ich biografiach. I pomyślałam, że po prostu spróbuję o nich napisać. Więc z jednej strony są to rzeczywiście prawdziwi bohaterowie, ale też tak jak zaznaczyłam, jednak ze zmyślonymi trochę życiorysami. Więc tak, no chyba z tego. I nie brak tutaj nawiązania do nawet wielkich, że tak powiem, narodowych traum, rzekłbym. Myślę o fragmencie, który chcę teraz Państwu przeczytać. Początkowy fragment rozdziału, czy też opowiadania zatytułowanego Anielka. Narratorką jest tutaj dziewczynka, tak można powiedzieć, która niedługo po wojnie wspomina, czy też przywołuje swoje przebłyski pamięci z czasu wojny. I jak mówię, pojawiają się tutaj takie szerzej znane polskie traumy. Dlaczego chcę to przeczytać? Dlatego, że to był dla mnie, powiem Ci teraz i Państwu, najbardziej niewygodny tekst. Ja go odkładałem ze 3 razy. Nie mogłem go skończyć za jednym ciągiem. Zarówno z powodu treści, ale też formy, która jest, to jest monolog, to jest taka logorea. Ona tak mówi. Wyobrażam sobie, że gdyby to było na scenie, to mówiłaby w taki sposób, że nie sposób jej przerwać, że nie można jej wejść w słowo, że nie może przestać. I to już było w pewnym momencie nie do wytrzymania. Ja bym chciał, żeby ona przestała, żeby zrobiła pauzę. Więc to potraktuj to jako komplement. Anielka. Zimno, bo pada i pada. Od wielu dni myślimy, co upolować na obiad, jaką skórkę ugotować z przepisu dziadka. Był dobrym człowiekiem, jak mówi pani Owczarowa. Niemców gonił z widłami, a potem razem pili wódkę. Dla niepoznaki.
Dla poznaki wkładał ciężki kożuch i szedł przed siebie szukać małych rudych główek, koślawych nóżek i wypchanych od pieniędzy worków. Jak ta ciotka, co zakopała w ogródku słoik ze złotem, a teraz też już przewiera nogami w trumnie. Pod płotem, gdzie porzeczki wielkie rosną, schowała 5 sztuk pierścionków, 3 posrebrzane różańce, 3 komunijne, 1 sygnet i oczko, podobno szafirowe, bo połyskiwało na granatowo. Dzwony biją, gdy zbliża się 12. Pamiętasz, jak mruczek w gnojówce próbował złapać oddech? Machał łapkami, aż mu zalało oczy, a tego, co ze smoły wyszedł poparzony, mówią, że w zemście wrzucono go do kotła, sąsiad sąsiadowi wilkiem z rudą kitą. Zaraz 12. Dziadek idzie przed siebie z wiązką słomy i zapałkami, których deszcz nie zmoczy, bo są porządne i niemieckie. Dziadek zatacza się od wiatru i jarzębinówki, którą znalazł w stodole, gdzie nie palono ludzi, tylko małe, ryże główki. Ahoj, kapitanie. 10 grudnia, pora łapać dzieci. Idzie przed siebie, bo mrozy mu nie straszne. Ma grube buty wypchane gazetami i czapę z braniego futra. Kubusiu, Kubusiu, nie żal ci słoneczka, zielonej trawki? Kubuś był mały, kiedy go babka znalazła nad potokiem. Chyc, baranka do torby i biegiem do zagrody. Kubusiu, Kubusiu, rośnij duży, okrąglutki. Narwała lucerny z pola sąsiadów, tych, co nie zginęli, tylko wyjechali na wczasy. Wszystko tam już dawno puste. Nabrała wody, bo nieskażona, złego diabli nie biorą, więc można pić z tych źródeł i rosnąć, rosnąć aż do nieba. Dziadek idzie przed siebie, babka w domu zakasuje rękawy, skwierczą na kuchni skwarki i cebulka. Dziadka smaga wiatr, więc zapina kożuch. Babkę smaga żar, więc podciąga bluzkę. Jan, dziadek, cieśla niestrudzony, nie wie, że jak tylko odda ducha w sadzie pełnym kwitnących jabłoni, to babka od razu wsiądzie do pociągu nad Bałtyk, żeby zrobić sobie zdjęcie z Francem. Pstryk, łapka na ramieniu, pstryk, łapka na kolanku. Srulu bulu, trululu, już nie będzie więcej bólu. Srululu, tratatata, mucha wokół nosa lata. Rozgnieś muszkę na kolanku, rozgnieś muszkę na stołeczku. Zawsze wieszali lep na muchy, muchy na lepie podrygiwały, potrząsały odwłokami. Długie to konanie, męczeńskie i bohaterskie. Dziadek Jan mówił, tak giną bohaterzy, bez zająknięcia. No taka jest ta proza. Jak sobie pomyślałem o tej książce i skojarzyłem z tą nagrodą imienia Rainera Marii Rilkego, to sobie pomyślałem, że gdybyś tu chciała mieć jakieś motto, to jeden wiersz by pasował, mój ulubiony, który opisuje twoją książkę. Nie wiem, czy to jest moja intuicja, czy ty o tym myślałaś, ale myślę o wierszu: każdemu daj śmierć jego własną, Panie, daj umieranie, co wynika z życia, gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie. Myśmy łupina tylko i listowie, a wielka śmierć, którą ma każdy w sobie, to jest ów owoc, o który zabiega wszelki byt. Mnie się wydaje, że Rainer Maria Rilke kilkadziesiąt lat wcześniej w tym wierszu streścił zbiór twoich opowiadań z tym biedowaniem, z tą śmiercią, która jest losem wszystkich, losem nieuniknionym, na który zarabiamy. Miałaś jakieś takie skojarzenie z tym wierszem? Nie, ale bardzo mi się podoba. Jest bardzo trafny. Bo on jakby w takim skrócie i błysku opisuje to, co jest w tej książce. Co mi się strasznie podoba, ale chciałbym zapytać też o jakieś inspiracje, tropy, nie wiem jak to nazwać, no bo jest taki nurt, który można nazwać nurtem wiejskim w polskiej literaturze. On jest oczywiście bardzo rozmaity, od wielkiego giganta Wiesława Myśliwskiego, który troszeczkę odszedł od tych pierwszych tropów takich czysto wiejskich, myślę przede wszystkim o Kamień na kamieniu. Ale nawet trzymając się wydawnictwa Czarne, Andrzej Muszyński, Weronika Gogola, oni wszyscy nawiązują jakoś do swojego wiejskiego życia, do swojego wiejskiego dzieciństwa.
czy nawet współczesności swojej, prawda? Człowiek, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, spotkaliśmy się już dzisiaj przed południem, nie wiejski, ale małomiasteczkowy Waldemar Bawoły. Jak sobie myślę o takich książkach o śmierci i o umieraniu, to przychodzą mi dwie, znowu od tak, czyli Bawołka właśnie Pomarli, o której tutaj rozmawialiśmy w zeszłym roku, ale też Andrzeja Stasiuka książka Grochów, której wszystkie teksty, cztery chyba, są dokładnie o tym. A jak sobie myślę o pewnego rodzaju obrazowaniu, to znowu myślę o Stasiuku i o powieściach galicyjskich. I wydaje mi się, że nie sposób o nich nie pomyśleć, bo przecież nie mówię tu o jakimkolwiek naśladownictwie, ale przecież Andrzej też opisuje ludzi z takich środowisk wiejskich, gdzieś na pogórzu, pokręconych, którzy też czasem popełniali samobójstwo, jak niejaki Kościejny, o ile dobrze pamiętam nazwisko. Więc powiedz mi, jak ty się w tym świecie odnajdujesz? Czy to jest dla ciebie kompletnie nieistotne? Robisz swoje i nie patrzysz na inspiracje, no ale siłą rzeczy, no jakoś czytasz świat i czytasz też literaturę, więc chyba to nie jest zupełnie nieistotne. Tak, oczywiście, że czytam literaturę, też czytam polską literaturę i te nazwiska, które tutaj padły, są jak najbardziej też trafne, bo są też autorzy, których ja po prostu bardzo lubię czytać. Natomiast też wiesz, bo tak jest, no, że piszę o rzeczach właściwie, które znam. No, nie byłabym w stanie napisać książki o życiu w wielkim mieście, o moim pokoleniu, bo mimo, że żyję w mieście, to jakby trochę do tego świata nie przystaję. A też to opowiadanie, które tutaj przeczytałeś w tym obszernym fragmencie, no jest takim trochę kolażem też mojego dzieciństwa po prostu, a raczej tego, co się słyszało wokół siebie. No to tak trochę napisane trochę jakby tak na takim trochę podświadomym tonie. Więc to wszystko jakby jest wokół mnie albo w mojej pamięci. Więc nie wyobrażam sobie, że nie mogłabym też czerpać z tego nurtu, o którym tutaj mówiliśmy, czyli ja bym nawet powiedziała, może bardziej określałabym to prowincją, jakimś takim, takim trochę rubieżem, niekoniecznie wiesz, tylko wieś, to się też trochę u mnie przeplata. Tak, więc to wszystko, co powiedziałaś, to ja się z tym zgadzam i tak jest. No dobrze, to wróćmy jeszcze do przenikania się świata, bo uznaliśmy, że świat żywych i umarłych tutaj dość swobodnie się przenika i duchy nie robią sobie nic z tego, że rzekomo ich nie ma. Ale przenika się też tutaj w niezwykły sposób w tym, co zdarzało mi się czytać w ostatnim dłuższym czasie, świat ludzki ze światem zwierzęcym. I chciałbym o to zapytać, bo u ciebie zwierzęta nie są tylko najlepszymi przyjaciółmi człowieka i jakimś tam tłem, ale szczególnie to chyba się tyczy psów, ale nie tylko. Są, jak to powiedziała Olga Tokarczuk, nie pamiętam tego, nieludzkimi osobami, tak to chyba ujęła, że zwierzęta jako nieludzkie osoby. W każdym razie, no, że zwierzę to nie rzecz, tylko byt, osoba innego rodzaju. Wydaje się, że u ciebie, no powiedz, co ty o tych zwierzętach, bo to bardzo mocne jest. Te psy są w każdym opowiadaniu. Ja wiem, że na wsi, czy też na prowincji, prawie w każdym domu są psy, to jest jasne. Ale rozmaicie z tymi psami bywa i z ich traktowaniem też rozmaicie bywa, raz tak, raz tak. A te psy tutaj u ciebie to są takie istoty, ojej, no. Też prosta odpowiedź, no ja po prostu bardzo, bardzo lubię psy i lubię z nimi przebywać i są mi bliskie, ale to też jest po prostu trochę temat mojej twórczości. Też pokazywanie tego, co ludzkie, co nieludzkie, ale z drugiej strony trochę odbiłabym od prozy i trochę sięgnęła jednak do zimowania, które się z tą prozą łączy. Bo to nie jest tak, że ja uważam, że świat zwierząt można przeniknąć. Nie.
to też są jakieś moje wyobrażenia o wewnętrznym życiu zwierząt. Dlatego też na przykład w zimowaniu czasami kieruję się w stronę żartu, bo na przykład nikt mi nie uwierzy, jak zapisuję w jednym wierszu, że lisy włamują się do jakiegoś opuszczonego domostwa, wylizują słoiki po dżemach, jedzą konserwy, jeszcze gaszą światła i wracają do swojej nory. Wita lisy. Tak, więc z jednej strony można było powiedzieć, że ja trochę uczłowieczam. Nie, ja też stwarzam jednak taki punkt widzenia, że ten świat jest nieprzenikniony. Ja bym chciała, żeby jednak tak zostało, bo traktuję też bardzo autonomicznie. Ale jednocześnie z tego, co piszesz, wynika, że masz podejrzenie, że on jest bogatszy niż większość z nas wydawałoby się sądzić. Jestem o tym wręcz przekonana, że jest bogatszy. Tak mi podpowiada intuicja i tak mi podpowiada wyobraźnia. Dobrze, to Ulu, może przeczytasz nam teraz ty kawałek wybrany. Proszę o moment, muszę się chwilę oczywiście zastanowić. Oczywiście. A Państwo proszę się zastanowić, bo za chwileczkę oddam Wam głos. I z prośbą o pytania, uwagi i cokolwiek oczywiście, o co chcielibyście zapytać czy powiedzieć. Ja lubię, jak autorzy czytają swoje teksty. Nie wszyscy to lubią, więc nie wszystkich namawiam, szczególnie jak wiem, że niektórzy nie lubią. Dlatego zapytałem grzecznie, ale niektórzy lubią. Monolog jednej z żeńskich bohaterek, Hanna. Kiedy jest tak gorąco jak teraz, to chce się być samemu, żeby żadne ciało nie przylgnęło, nie stało w pobliżu. Można siedzieć wyprostowany i nic do nikogo nie mówić. A kiedy tak patrzę, to wcale nie muszę zamykać oczu, żeby was zobaczyć. Siedzicie pod jabłonią i przepatrujecie owoce. Robaczywe wkładacie do worka, te pachnące i zdrowe, kładziecie na rozłożone prześcieradła. Wasze ręce szybko oddzielają jadalne od niejadalnego. Ani widu, ani słychu, coś się dzieje na twym strychu. Może idzie dziś po ciebie, może zbłądzi gdzieś po niebie. Miłe dziewczę, patrz za siebie. Słyszę to wyraźnie, głos Marii niesie się przez sień, kuchnię i trafia prosto do ucha. Maria znów ma 12 lat, ciemne oczy i głos, który drży. Jakby za chwilę miała się rozpłakać. Maria śpiewa. Zośka wypluwa robaczną śliwkę, krzywi się i pokazuje tłustego, białego robaka. Trzyma go przez chwilę na palcu, a potem rzuca na trawę. Zdejmuje but i gołą stopą depcze. Z ziemi przyszłeś, do ziemi pójdziesz, mówi. Zawsze to powtarza, gdy owad, zwierzę lub człowiek umiera. Gdzie teraz jesteście, moje dwie siostrzyczki? Czy idziecie obok siebie, czy może jedna z was przyspieszyła kroku, żeby mnie dogonić? A ja siedzę tutaj, mam już ręce skostniałe od wyciągania ich przed siebie. Gdybyście tylko umiały się ich złapać, przytrzymać mocno, to wzięłabym was z powrotem. W nocy nie mogę zasnąć. Zdaje mi się, że ktoś krząta się po kuchni, garnki przestawia i nuci pod nosem. Groszek, którego sierść zbiła się w jeden wielki kołd, ujada, spać nie daje. Więc staję i patrzę przez okno, ale was tam nie ma. Na co tak szczekasz, mały, chudy groszku, skoro sióstr nie widać? Za dnia tylko patrzę na was w tym ogrodzie, ale już się nie odzywam, bo choćby nie wiadomo, jak głośno wołała, to mnie nie usłyszycie. Dzięki. To, co w tej książce mnie uderzyło, to pewnie bierze się jakoś z poezji, czy w każdym razie z takiego poetyckiego myślenia. To jest pewnego rodzaju rytm tej prozy, rytm frazy i różnicowanie tego rytmu w zależności od, no właśnie, postaci, czy też narratora, czy tego, kto mówi. Czy ty to jakoś ćwiczysz, na przykład czytasz na głos, sprawdzasz, jak to brzmi? Ciekaw bardzo jestem takiej
warsztatowej strony, bo przejrzałem oczywiście przed naszym spotkaniem jakieś tam recenzje, już książka jest kilka miesięcy na rynku i bardzo wiele osób zwraca na to uwagę, na ten właśnie niebywały taki flow, przepływ tej prozy i ten rytm absolutnie niejednostajny, niejednoznaczny, bardzo zmienny jak w rzece. Powiedz o tym parę słów. Zdarzyło się, że ktoś pytał mnie na jakimś spotkaniu autorskim, czy mam jakieś wykształcenie muzyczne. Ja kompletnie nie mam nic wspólnego z muzyką, jakby z żadnymi instrumentami. Natomiast też wiesz, dla mnie bardzo ważna jest tutaj forma i ten dźwięk. Ten dźwięk, który też pewnie wypracowałam sobie trochę w poezji. Taki strumień dźwięków, żeby były takie pochyłości, znów wypukłości. Też zależało mi bardzo, żeby każda z tych postaci mówiła inaczej. Z jednej strony można by uznać, że te postaci są do siebie jakieś podobne, bo pochodzą z podobnej przestrzeni, z podobnego regionu, ale też ten język musiał przystawać trochę do ich losu i do ich historii, do ich wrażliwości, do ich pochodzenia. Ale tak mi się wydaje, że tak jak czytam na głos, to ma dla mnie duże znaczenie. Wiersze też czytam na głos i muszę mi dźwięczyć, muszę słyszeć dźwięki w tym jakoś. Ale przyznam, że jakoś te głosy bardzo naturalnie mi przyszły. Po prostu trochę rozpracowywałam sobie w głowie te postaci, pomyślałam, co one by mi chciały powiedzieć i w jaki sposób. Jakoś naturalnie mi to zupełnie przyszło. Oczywiście potem zmieniałam na przykład jakieś słowa, zmieniałam kolejność, żeby utrzymać rytm, albo przycinam zdania, już tutaj kropka, zaczynamy od innego, tak, od nowego, więc forma dla mnie jest ważna, trochę wyćwiczona na głos, ale z drugiej strony też mam poczucie, że w jakiś sposób przyszło mi to naturalnie. Ja po prostu lubię mówić ludźmi. Tak, i to się świetnie w tej książce czyta, że od razu przy zmianie narratora albo zmianie mówiącego bohatera to brzmi zupełnie inaczej. To jest świetna taka już czysto literacka robota. Bardzo się bałam, żeby się to po prostu nie zlało w jakąś jedną wielką taką kulę, że właściwie nie widzimy tych ludzi. A jeżeli ja opowiadam o ludziach, to najbardziej mi pokazuje, żeby w tym momencie ten bohater był oświetlony właśnie też przez język, żeby nas przyciągał, żeby nas wciągał w swoją historię. A gdyby miał być drugi tom, to co z tymi bohaterami, którzy nie zdążyli ani się utopić, ani powiesić, ani gdzieś wyjechać i nie wrócić? Czy jest dla nich jakaś nadzieja? Czy to jest świat, który jest tak bardzo wsobny, że wciąga ludzi, wysysa i już nie wypuszcza? Czy jest jakaś nadzieja? Pytasz, czy te postaci będą dalej w tej książce, czy... Nie pytam o kontynuację książki, pytam raczej o ich życie po książce, o potencjalność kontynuacji świata przedstawionego, który jakoś w głowie autora przedstawiać się musi, tak sobie wyobrażam. Nie da się uciąć tego nożem. Nie da się. Ja mimo, że już jakiś czas temu napisałam tę książkę, to ja ciągle gdzieś tam o tych bohaterach myślę. Więc jest dla nich jakaś nadzieja, światło w tunelu? Czy ten świat prowincjonalny, tak go nazwijmy, jest wyrokiem? Nie jest. Chciałabym też zwrócić uwagę, że trochę tak ta książka się rozgrywa w pamięci, że właściwie niektóre postaci wspominają też innych bohaterów, którzy nie żyją. Więc wydaje mi się, że ta pamięć tutaj też o nich po prostu zostaje. No. Dlatego też brałam takich bohaterów, żeby po prostu też inni o nich przeczytali, żeby jakoś ten los ich kogoś przejął na przykład. Dobrze, drodzy Państwo, bardzo proszę, kto z Państwa chciałby
może jest ktoś, kto przeczytał już książkę, bylibyśmy bardzo radzi, ale nawet jeżeli nie przeczytał, a któryś z wątków, który poruszyliśmy, Was zainteresował, to bardzo chętnie byśmy posłuchali i porozmawiali o tym. Jeszcze nie czytałam, ale mam takie pytanie, czy pisała Pani coś w dzieciństwie? Bo tutaj pojawił się ten wątek, ta myśl, że wiele z tych rzeczy to są wspomnienia, jakieś myśli z dzieciństwa. I czy było tak, że w dzieciństwie miała Pani jakąś myśl, którą zapamiętała celem kiedyś stworzyć z tego jakiś tekst? Nie, ale wydaje mi się, że dzieci generalnie mają dość bogatą wyobraźnię, ale jakoś tak mam wrażenie, że ta moja wyobraźnia w dzieciństwie po prostu funkcjonowała na jakichś podwyższonych obrotach. Ja też mam wrażenie, że też jako dziecko już dość tak sensualnie też zbierałam świat. Zapachy bardzo były dla mnie ważne, to mnie poruszało już jako dziecko. I wydaje mi się, że to po prostu jest jakaś przewlekłe, że to zostało. Więc chyba w ten sposób bym odpowiedziała. Dzięki, bardzo proszę. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Kuba chciał coś powiedzieć. Nie, będziesz tak? Dobrze. Dlaczego ty piszesz? To pytanie, ja wiem, że to jest jakiś taki odsikier, ale mnie to porusza. Porusza mnie ta galicyjskość, porusza mnie ta prowincjonalność, porusza mnie ten świat, no nie chcę powiedzieć umarł, ale świat, który bezpowrotnie znikł. I teraz wyjeżdżasz gdzieś tam, bo nie mieszkasz. Co cię, no, nie, że tak powiem, materialne profity oraz tak zwany sukces, co cię do tego nakłania, przymusza, nie wiem, jak to na, dlaczego? To jest takie pytanie, które autor zawsze ma z nim problem, a ja sobie właściwie niedawno dopiero odpowiedziałam na to pytanie w kilku książkach. I ono jest bardzo proste, ta moja odpowiedź jest bardzo prosta. To jest jedyny sposób, w którym ja chociaż przez chwilę mogę być z ludźmi, mogę być w miejscach, do których już nigdy nie wrócę tak naprawdę. To są miejsca z przeszłości, to są miejsca z mojej pamięci. I ja wiem, że to jest bardzo ulotne i trwa właściwie może tylko jakąś nieuchwytną chwilę, ale pisanie pozwala mi tam wrócić. Też do ludzi. Dzięki. Ja chciałbym może zamykać tego wszystkiego, ale to tak bardzo elegancko puentuje. Ale Monika jeszcze coś pyta, bardzo proszę. Ale gdzieś wobec hałasu świata, wobec napoju świata,
Zresztą nie wiem, trudno mi mówić za innych, ale wydaje mi się, że mam takie, właściwie nawet może powiedziałabym, że przekonanie, że w takich małych historiach, takich właściwie o ludziach, o których właściwie nie myślimy na co dzień, nie wiem, o jakimś facecie, który tam pracuje w lesie, albo zarzyna świnie, ci ludzie nam umykają, ale mi się wydaje, że właśnie w takich, przez takie małe historie, też takie małe tragedie, właśnie prześwituje jakby cały dramatyzm istnienia, wiesz, w soczewce się to skupia, nie? Tylko też to nie są wielkie narracje, to są takie małe narracje. Dla mnie w tych narracjach jest siła, po prostu. Że najwięcej można powiedzieć poprzez to taki minimum właściwie. Żyć w takim świecie i żyć z takimi ludźmi. To też nie jest tak, że to jest tak z zewnątrz. No. Ja po prostu najzwyczajniej empatyzuję z nimi. Dzięki, dzięki wielkie. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby jakieś słowo, pytania, komentarza, uwagi? Mnie to jest bardzo płynne. Przez bardzo długi czas to na pewno była Herta Müller. Tak, że właściwie to jest przede mnie wyczytana autorka do cna wielokrotnie. I teraz trochę szukam sobie autora, więc tutaj jeżeli w prozie to na pewno Herta Müller. W poezji trochę tak jest, że ja mam taki okres, że albo czytam prozę, albo poezję. W poezji trochę już potraciłam swoich mistrzów, szukam sobie następnych. Ale myślę, że Krystyna Miłobęcka gdzieś też jest dla mnie istotna ostatnio, z powodu też właśnie takiego minimalizmu, którym ostatnio też mocno zajmuję. Ale dzisiaj rzeczywiście pomyślałam, otwarta. Najpierw Gdynię trzeba podbić z końcem sierpnia. Ta Gdynia jest, przypominam Szanowni Państwo, za zimowanie, czyli za ostatni tom prozy. Poezji oczywiście, tak. Mamy tutaj też Białe Noce. Niektórzy nie lubią tego pytania, co dalej, albo nad czym pracujesz, więc jak też nie lubisz, to nie odpowiadaj. A jak lubisz i możesz powiedzieć, to powiedz, bo no tak już jest, że przecież z końcem książki nie kończy się świat, tylko się bierze i się dziubie dalej, prawda? Tak, tak. Po pierwsze na pewno nie będę, to nie jest tak, że poezja przestanie być ważną, przestanie być tak, bo nie. Myślę, że to będzie się odbywać jakoś też pewnie i to, i to. Nie poczyniam jakichś wielkich planów. Znaczy, myślę, że jeśli będzie proza, to raczej skupiona wokół jednej postaci. Tak mi się wydaje, że to będzie o jednej osobie, ale to jest jeszcze odległe. Dobrze, drodzy Państwo, kibicujmy zatem z końcem sierpnia i śledźcie, co się dzieje w Gdyni, bo to jest nagroda dość ładnie obudowana promocją, więc są spotkania z autorami. Można je śledzić w sieci i dosyć to jest ciekawe, interesujące i oczywiście w imieniu wszystkich tu zebranych i wszystkich miłośników na całym świecie. Dzięki internetowi życzymy Ci tej nagrody i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za spotkanie. Teraz brawa, to możemy się rozlegną. A jeszcze dla porządku wszystkim tu obecnym i tym na całym świecie i na wszystkich kontynentach powiem, że spotkanie współorganizowali burmistrz miasta Zakopanego, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne i Fundacja Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości. Gościła nas jak zwykle nieoceniona kawiarnia Kmicic w Zakopanem. Naszym gościem była Urszula Honek i zapraszamy Państwa zapewne już po wakacjach na ciąg dalszy.
I tyle chyba zapowiedzi. Oczywiście będą zapowiedzi w mediach i będą maile i będziemy rozsyłać i życzymy Państwu bardzo udanych wakacji, jeżeli ktoś ma taki szczęścia, że ma całe wakacje dla siebie, niektórzy tak może mają. I spotykamy się jesienią. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Autorka oczywiście bardzo chętnie podpisze Państwu książki, które są tutaj do nabycia drogą kupna. A ja się Państwu bardzo uprzejmie kłaniam i dziękuję raz jeszcze.